Blisko 2000 głosów uzyskał podczas głosowania w budżecie obywatelskim pomysł wybudowania w Suwałkach tężni solankowej. Konstrukcja powstanie na bulwarach jeszcze w tym roku. Mini tężnia będzie miała kształt prostokąta o wymiarach 10 na 20 metrów. Wysokość konstrukcji przewidziano na maksimum 3,5 metra, z czego 3 metry będą obłożone gałązkami tarniny. Jej zadaniem będzie rozbijanie spływającego roztworu soli na aerozol. Wokół pojawią się również ławeczki i leżaki dla osób korzystających z inhalacji i specyficznego mikroklimatu. Ten doskonale pomaga w różnego rodzaju problemach zdrowotnych. Jest cennym sposobem wspierającym profilaktykę i leczenie chorób układu oddechowego w kłopotach z zatokami. Dobroczynne działanie tego rodzaju inhalacji doceniają również osoby cierpiące na nadciśnienie, zmagające się z alergiami czy w stanach wyczerpania, również psychicznego. Niestety nie wszyscy będą mogli z tężni korzystać. Istnieje bowiem szereg przeciwwskazań. Z tężni nie powinny korzystać osoby dotknięte nadczynnością tarczycy, chorobą nowotworową, uczuleniem lub nadwrażliwością na składniki solanki, szczególnie na brom i jod. Nie należy z niej również korzystać podczas chorób przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała. Wyraźnym przeciwwskazaniem jest również choroba nowotworowa. Tężnia nie jest również wskazana dla osób z niewydolnością krążenia, niskim ciśnieniem krwi i po świeżo przebytym zawale serca.